Podczas gali sportu wojskowego w Warszawie radny Platformy Obywatelskiej Jarosław Zielonka otrzymał wyróżnienie. Doceniono także naszych sportowców. W dniu wczorajszym odbyła się gala sportu wojskowego w Warszawie i na tej gali miały akcent trzy takie bardzo fajne elementy związane z Lesznem. Najlepszym sportowcem w sporcie powszechnym został porucznik Marcin Kołoszuk z pierwszego dywizjonu stacjonującego w Lesznie. Znalazł się, zdecydowanie wygrał, jeśli chodzi o tych 10 sportowców, którzy byli typowani przez wojsko za swoje osiągnięcia sportowe. W sporcie wyczynowym w pierwszej dziesiątce znalazła się Agnieszka Jerzyk i szanowni państwo, jeszcze miałem też zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w Lesznie, zasłużony dla rozwoju i promocji sportu wojskowego w resorcie obrony narodowej w 2017 roku. Otrzymałem to od ministra obrony narodowej i od dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Szanowni państwo, ja chciałbym tu państwu też wszystkim podziękować, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, bo państwo bardzo chętnie wspieracie te wszystkie działania sportowe i wojskowe, które towarzyszą nam w naszej kadencji i bardzo serdecznie też państwu z tego tytułu dziękuję. Chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że w ubiegłym roku organizowaliśmy Mistrzostwa Dowództwa Generalnego w półmaratonie, w biegach przełajowych oraz też galę sportu wojskowego. Także to są te wszystkie przedsięwzięcia, które się odbywały i za to no, czuję się zobowiązany też bardzo serdecznie państwu podziękować, że bardzo chętnie te wszystkie przedsięwzięcia wspieracie. Dziękuję bardzo.